Europejska Organizacja Badań Jądrowych ogłosiła swoje poparcie dla gigantycznego, mającego 100 km długości akceleratora cząsteczek, który miałby powstać w okolicach Genewy. Na ten ogromny projekt, trzykrotnie większy od Wielkiego Zderzacza Hadronów, CERN miałoby wydać ponad 200 miliardów euro. Uruchomiony w 2008 roku Wielki Zderzacz Hadronów to ciągle największy na świecie akcelerator cząsteczek o długości 27 km. Jednak Europejska Organizacja Badań Jądrowych ma znacznie bardziej ambitne plany związane z tego typu urządzeniami. Rada organizacji jednogłośnie wyraziła bowiem poparcie dla budowy znacznie większego akceleratora o długości 100 km. CERN zakłada, iż budowa nowego akceleratora zakończyłaby się do 2040 roku i posłuży on do zderzenia elektronów z pozatronami, elementarnymi cząstkami antymaterii i antycząstką elektronu. Pozwoli to z kolei na lepsze zbadanie bozonu Higgsa, cząsteczki elementarnej odkrytej w 2012 roku oraz potencjalnie samej antymaterii. Wstępne obliczenia wskazują, iż budowa FCC będzie kosztować 21 miliardów euro, czyli ponad 90 miliardów złotych. I jest to duży plus Europy. Nasz kontynent przeszedł okres imperiów i skupia się właśnie na sprawach ważniejszych niż dążenie do władzy. No prawie tak jest, ale brzmi ładnie, co? Tak czy inaczej, tego typu inwestycje mogą przyczynić się do kolejnych odkryć fizycznych, więc i do łamania kolejnych barier ludzkości. Koniecznie podziel się z nami swoją opinią na temat takich inwestycji i zapraszam do tego filmu, w którym mówiliśmy o tym, jak Ziemi odwracają się.